Czy stałeś kiedyś nad pstrągową rzeką, nie wiedząc, gdzie rzucić przynętę, albo jak w ogóle ugryźć daną wodę, nad którą jesteś pierwszy raz? Nie martw się, ja również. W tej serii chciałbym od podstaw opowiedzieć wam o łowieniu pstrągów na spinning. Nikt od razu nie wie wszystkiego i pstrągi nieraz każdego z nas jeszcze zaskoczą. Ale chciałbym, by ci z was, którzy dopiero zaczynają tą przygodę, mogli uniknąć części błędów i łowić bardziej świadomie. No a ci z was, którzy już niejedną parę woderów zdarli nad pstrągowymi rzekami, mieli okazję do zastanowienia się przed chwilą nad swoimi doświadczeniami. Im bardziej zastanawiam się, jak wam to opisać, tym bardziej temat się rozrasta. Chciałbym, żebyście mieli świadomość, że będę się posługiwał z konieczności w niektórych miejscach pewnymi uogólnieniami, które w większości dotyczą statystycznie lepszych rozwiązań. Łowienie okazów to zupełnie inna sprawa i często zupełnie inna strategia łowienia, ale i do niej potrzebne są podstawy. Jeśli interesuje cię ten temat, zostaw suba, a jeśli myślisz, że któremuś z twoich znajomych może się spodobać ten materiał, prześlij mu link do filmu. Zachęcam was do zadawania pytań pod filmem, staram się w miarę możliwości na nie odpowiadać. Możecie do mnie napisać również na Instagramie. A teraz zapraszam na pierwszą część pstrągowych miejscówek. Umiejętność czytania wody i odnajdywania potencjalnych stanowisk pstrąga jest podstawą ich skutecznego łowienia i efektywnego wykorzystania czasu nad wodą. Spędzamy więcej czasu i więcej rzutów wykonujemy w miejscach, które dają nam większą szansę na złowienie ryby. Łowiąc tam, gdzie ryb nie ma, nie złowimy ich, nawet będąc świetnym wędkarzem i mając super sprzęt i super przynętę i doskonale ją prowadząc. Umiejętność odczytywania charakteru rzeki daje nam na nowej wodzie pewne pojęcie, na jakich miejscach się skupić i jak mogą się w niej zachowywać pstrągi. Od tego, gdzie ryba przebywa, w dużym stopniu uwarunkowany jest wybór miejsca, z którego podamy przynętę i w który punkt ją poślemy, by przeszła ona optymalnym torem, a także wybór samej przynęty, pozwalającej właściwie obłowić miejsce. Anatomia rzeki. Nasza pstrągowa rzeka płynie w korycie. Może mieć różne dno, może być twarde, może być z piasku, żwiru, kamieni, może być muliste, mogą być jakieś wywierzyska, dno może być skaliste w górskich rzekach. Może być mocno zarośnięte roślinnością zanurzoną. Burty, czyli brzegi rzeki, mogą też zupełnie inaczej wyglądać. Mogą być płaskie, mogą być bardzo długimi odcinkami, wysokie, podmyte. Jakby koryto może mieć mniej jakichś zatoczek, mniej erodować. Ale może mieć też, z kolei może być też bardzo silnie zniszczone. Na uregulowanych rzekach brzegi, burty mogą być obłożone faszyną. To są elementy, na które zwracam uwagę na samym początku. Ważne jest dla mnie też to, w jakim terenie woda płynie. Czy płynie przez las, czy na przykład na łąkach, jakichś bagniskach. Czy jest dużo roślinności nad powierzchnią wody, czyli czy tworzą się jakieś kobierce. To są informacje, które pozwalają mi dopasować się lepiej do wody, również pod kątem sprzętu, który ze sobą zabieram, często i przynęt. Dodatkowe czynniki, które określają charakter rzeki, to jest przepływ, czy płynie ona szybko, czy wolno na danym odcinku. Jaki jest ogólny charakter tej wody w całym jej biegu? Czy woda się nagrzewa, czy raczej jest zimna cały rok, czy zamarza zimą? Jaka jest przejrzystość wody w takich naturalnych warunkach? Czy to jest krystalicznie czysta woda? Czy niesie jakieś zabarwienie, na przykład brązowe, albo zazwyczaj jest mętna. Czy szybko się brudzi i jak szybko się czyści. Szerokość i głębokość wody to również jest jakby podstawa do wyboru sprzętu,
jak również szukania i typowania miejsc ryb. Jaki jest rybostan? Czy pstrąg jest tam dominującą rybą, czy może jest to jakiś niezimny odcinek, gdzie pstrągi występują, ale w trochę mniejszej liczbie w otoczeniu innych drapieżników, jak klenie, czy szczupaki, okonie. Czy jest dużo drobnicy, czy to jest białoryb, czy to są na przykład szczeble, jakieś ślizy, głowacze. To są wszystko elementy, które mogą nam podpowiedzieć, gdzie możemy szukać ryb w pewnych okresach i jak się przygotować do takiego łowienia. Teraz chciałbym pokazać Wam przykłady takich miejscówek, a w zasadzie układów w rzece, które bardzo często będą się pojawiać. One oczywiście trochę będą się różnić wyglądem. Często dane miejsce może być elementem kilku różnych takich układów. Natomiast nie w każdej rzece wszystkie elementy wystąpią, ale żebyśmy mogli później dokładniej rozmawiać o tym, jak prowadzić przynęty w danym typie miejscówki, no to dobrze jest, żebyśmy wiedzieli, o czym dokładnie mówimy. Na początek płań, zwana również basenem. Jest to obszar wody z niewielkim przepływem, równym przepływem. Koryto rozszerza się, zazwyczaj jest głębiej, powstaje najczęściej za zwężeniem koryta, często z wlewem, tak jak tutaj na tym filmiku. Płań zaczyna się zwężką i kończy się kolejnym zwężeniem zwanym końcówką płani. Jest to charakterystyczne miejsce występujące na wszystkich rzekach. Ono może się różnić, natomiast taki układ występuje na wszystkich rzekach. Znajdziecie płanie. Na wolnych odcinkach będą one po prostu za zwężkami, czy gdzieś na zakrętach, albo spowodowane przez przeszkody. Natomiast jeśli chodzi o rzeki szybsze, górskie, zazwyczaj będzie się zaczynać jakimś wlewem, czy bystrze, ploso i wejście wlewem w płań. Kolejna konstrukcja to wlew, czyli miejsce, gdzie szybszy nurt wpada w zagłębienie w dnie. Często jest za progami, zwężkami, przeszkodami różnego typu. Wlew cechuje się silniejszym nurtem, jest głębszy od bystrza, wyraźny nurt skupiający się. Jest to również miejsce, które spotkacie na wielu rzekach i warto wiedzieć, jak on wygląda, żeby też później, kiedy będziemy omawiali, jak można obławiać wlewy, żebyście mogli sobie wyobrazić to, jeśli nie macie doświadczenia z pstrągowymi rzekami. Bystrze jest to obszar płytszej, szybszej wody. Zazwyczaj znajduje się nad twardym dnem z nierównościami. Te charakterystyczne falowanie to jest właśnie spowodowane tym, że powierzchnia wody odzwierciedla nam dno rzeki. Im woda płynie szybciej i jest płytsza, tym bardziej wyraźne są ślady na powierzchni wody. Ślady za przeszkodami, czy znak przeszkody jakiegoś elementu na dnie rzeki, zawsze pojawia się poniżej miejsca, w którym występuje. Im woda jest głębsza i wolniejsza, tym ten ślad pojawia się niżej i jest słabiej widoczny. Kolejną konstrukcją, którą znajdziecie na każdej rzece, jest rynna. Jest to podłużne zagłębienie w dnie, wymyte przez główny lub jeden z bocznych nurtów. Na dużych rzekach może mieć nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów długości. Zaczynają wejście w rynnę, czyli uskok w zagłębienie, i kończy się wypłyceniem. Podczas oczywiście tego spływu na dnie tworzą się różne konstrukcje, mogą być jakieś multki, mogą być przeszkody w dnie,
ślad po rynnie znaczą albo zawirowania na powierzchni. Często też główny nurt, czyli rynna tworzona przez główny nurt, pokazuje nam siebie poprzez bąbelki piany unoszone na powierzchni. Jest to taka cenna wskazówka. Jest głębiej w takim miejscu. Na mniejszych rzekach obserwujemy to poprzez zmianę koloru wody. Jest po prostu ciemniejsza w tym miejscu. Może być ciemniejsza w tym miejscu przy czystej wodzie. I w większości wypadków tak właśnie będzie. Kolejna typowa miejscówka, choć nie na każdych odcinkach ją znajdziecie, bo jeśli rzeka płynie przez łąki, jest po jakiejś melioracji i po prostu nie rosną tam drzewa, to zwalisk nie znajdziecie. Natomiast na odcinkach leśnych zazwyczaj czy woda podmywająca brzeg, czy poprzez działanie wiatru, takie drzewa znajdziecie w wodzie. I mogą one leżeć przez całą szerokość lub też być zniesione już przez nurt i leżeć skośnie, tworząc zwężki lub wzdłuż brzegu. Kolejna konstrukcja to progi lub wodospady. Mogą być naturalne lub stworzone przez człowieka. Naturalne po prostu uskoki. Silna struga wody wpada zazwyczaj w płań poniżej, tworząc jeden lub dwa prądy wsteczne, szczególnie na takich konstrukcjach stworzonych przez człowieka. Ten basen poniżej jest ciekawy. Na zmeliorowanych właśnie rzekach i również na małych i bardzo płytkich rzeczkach takie miejsca potrafią ściągać duże ryby. Kamienie i pozostałe przeszkody znajdujące się w wodzie. To mogą być jakieś darnie, czy nawet wrzucone przez ludzi jakieś przedmioty. Cechą charakterystyczną takich miejsc jest to, że nurt natrafiając na nie wymyje za nimi dołek. Nurty rozdzielają się, tworząc za przeszkodą takie połączenie zwane przez amerykańskich muszkarzy focal point. Bardzo dobre miejsce i przed samą przeszkodą tworzy się poduszka z takiego wolnego zwolnienia nurtu, gdzie pstrąg również może się ustawić bez dużej straty energii. Zakręty, czyli mniejszy lub większy skręt koryta. Dla większości rzecznych wędkarzy miejsca, które rozbudzają ich wyobraźnię. Zakręty bywają bardzo dobrymi miejscami na niektórych typach wód. Wszystko zależy też od tego, jak w danym konkretnym miejscu układa się nurt. Zazwyczaj rynna idzie przy zewnętrznym łuku. Może odbić i iść inaczej, na przykład przez jakieś korzenie, przeszkodę w nurcie, która zmieni nam tutaj przepływ. Wewnętrzny łuk jest płytszy. Na wyjściu od wewnętrznej strony często tworzy się przykosa. Zakręty to bardzo ciekawe miejsca i znajdziecie je na wszystkich rzekach. Prostki to zdecydowanie niedoceniane miejsca przez wędkarzy. Są to takie fragmenty między zakrętami i bez dużych zmian kształtu koryta. Jeśli rzeka płynie od naszej lewej strony do prawej, to znaczy, że jesteśmy na prawym brzegu. Jeśli płynie od prawej do lewej, to jesteśmy na brzegu lewym. Łowienie w górę to poruszanie się pod prąd i prowadzenie przynęty z prądem. Łowienie w dół to poruszanie się z prądem i prowadzenie przynęty pod prąd. Wspominam o tym, gdyż często różni wędkarze te rzeczy określają, a będziemy się później tym posługiwać, więc dobrze by było wiedzieć, o co dokładnie mi chodzi. Zwężka jest to po prostu zwężenie koryta, czy to spowodowane przez położone bliżej burty, czy na przykład przeszkody w wodzie.
leżący przy brzegu kamień lub inna przeszkoda. Może to być roślinność w wodzie, czy leżące w części koryta drzewo. Prąd wsteczny lub cofka. Jest to takie miejsce, gdzie woda płynie w kierunku przeciwnym do głównego nurtu. Może to być za przeszkodą, zwężką, poniżej dużego, szybkiego wlewu w płań, na przykład poniżej wodospadów przy burtach często tworzą się cofki. Większość rzeczek ma dopływy. Miejsca, gdzie wpływają one do naszej rzeki, są zawsze interesujące. Raz, że nasza rzeczka dostaje więcej wody i poniżej może mieć już inny charakter, jeśli ten dopływ jest spory. Te rzeki często różnią się charakterem, temperaturą wody. Nasz dopływ może być zimowiskiem dla żab czy rybek i dlatego też pstrągi mogą się na przykład zimą w jego okolicy ustawiać. Może nieść cieplejszą albo chłodniejszą wodę od głównej rzeki. To są zawsze czynniki, które mogą mieć wpływ na zajmowanie takiego miejsca przez pstrągi. Dodatkowo różna struktura, na przykład dna i otoczenie, w jakim ten strumień płynie, może powodować, że na przykład po większych deszczach poniżej takiego strumienia woda będzie na przykład czyściejsza. Albo odwrotnie, brudniejsza niż w głównej rzece. Mówię tutaj o zmętnieniu. I to mogą być warunki, których możemy szukać i które mogą dawać nam przewagę w polowaniu na większą rybę. Kolejną ważną dla nas informacją jest to, czy na rzeczce znajdują się jakieś zbiorniki zaporowe czy retencyjne, które powodują, że poniżej woda idzie po prostu jako zrzut z tego zbiornika. Może to być regularnie, może być nieregularnie. Wpływa to oczywiście na to, na żerowanie pstrągów. Zimą na przykład odcinki poniżej takich zapór niosą zazwyczaj cieplejszą wodę, a więc tam ryby mogą być raz, że aktywniejsze, a dwa, w przypadku bardzo mroźnej zimy może to być jedyny odcinek, gdzie możecie połowić, bo woda nie będzie zamarznięta. A teraz trochę o czytaniu wody. Pstrągowe miejscówki nie są zawieszone w próżni. Czytanie wody zaczynamy od ogólnego charakteru rzeki, potem jest wybór odcinka, czyli kawałka wody o podobnym charakterze, następnie potencjalnych miejscówek, a na końcu dopiero szukanie stanowisk w danej miejscówce. Ogólny charakter rzeki określa to, jak ona wygląda przez większą część swojego biegu. Jak jest szeroka i głęboka, jaki materiał znajduje się na dnie, jak wyglądają jej burty, jakie zabarwienie ma jej woda, czy szybko się brudzi i czyści oraz jak szybko podnosi swój poziom wody po deszczach. Czy ma szybki czy wolny nurt, czy nadaje się do brodzenia, jaką roślinność ma na brzegu i w wodzie i jaki jest do niej dostęp. Ile i jak dużych dopływów ma nasza rzeczka i czy na jej trasie znajdują się zbiorniki zaporowe lub większe progi czy bobrowe tamy. A także w jakim kierunku płynie rzeka, gdzie rzucamy cień rano, a gdzie na przykład po południu. Ogólny charakter rzeki to na przykład to, że przez większą część biegu płynie łąkami z długimi prostkami i pojedynczymi zakrętami, dość daleko oddalonymi od siebie. Z wolnym, dosyć głębokim nurtem o brązowym zabarwieniu i dużą ilością roślin w korycie. Często mętnieje i potrzebuje kilku dni, żeby wyczyścić wody. Tego nie poznacie od razu będąc nad wodą, ale to daje wam pojęcie, czego możecie się spodziewać, idąc po jej podmytych brzegach z resztkami starej faszyny. Dno i głębokość nie pozwala na swobodne brodzenie. Odcinek rzeki to jej fragment o określonym charakterze. Nasza nizinna rzeczka może wejść nagle w rozlany przełom wśród drzew, rozszerzyć się, wypłycić, dając nam złudzenie, że tak wygląda na całym biegu. A może nasza rzeczka kręci co chwilę, płynąc płyciutko od dołka do dołka, często daleko od siebie oddalonych. Z krystalicznie czystą wodą, kto widział trout terapii, ten wie, o czym mówię. Gdzie tutaj będziemy szukać ryb?
Miejscówka to jakaś konstrukcja lub ciąg tworzący potencjalne stanowisko na dom, miejsce żerowe i odpoczynkowe dla pstrąga. Miejscówka to nie tylko dołek, to całe jego otoczenie, często sporo powyżej. Zmiana poziomu wody zmienia miejsca, w których ustawiają się pstrągi, bo zwyczajnie zmienia przepływ wody. Stanowisko dobre na niżówce może być za szybkie dla ryby przy średnim czy wyższym stanie wody i odwrotnie, gdy średnie i wyższe stany wody miną, pstrąg może zmienić miejscówkę, bo obecnie nie będzie ona dla niego optymalna. Tak samo stanowiska żerowe będą się różnić w zależności od stanu wody, pokarmu, na jakim aktualnie żeruje pstrąg, a może akurat odpoczywa, niezainteresowany pożywieniem, albo zaniepokojony, delikatnie przesunął się bliżej głębszej wody w rynnie, by ponownie zaniepokojony skryć się w jednym ze swoich domów. Wiele rzeczy możecie poznać już w domu. Niektóre poznacie dopiero spędzając nad tą rzeką i różnymi jej odcinkami wiele dni. Czytanie wody to nic innego jak rozszyfrowywanie tego, jak układa się nurt. Gdzie znajdują się zagłębienia i przeszkody, gdzie nurt może nieść więcej pożywienia, lub gdzie ryba może się skryć przed niebezpieczeństwem lub odpoczywać. Okulary polaryzacyjne pozwolą Wam zajrzeć w głąb podwodnego świata i polecam takie posiadać. Mogą Wam pozwolić w czystej wodzie wypatrzeć przeszkody, w wodzie zagłębienia na dnie i jak ono wygląda. Dostrzec rośliny, które na nim rosną, pracę Waszej przynęty, czasem odprowadzającego Waszą przynętę pstrąga, a jeśli cicho podejdziecie i charakter wody na to pozwala, czasami wypatrzycie i stojącą lub żerującą rybę. Jeśli woda nie jest wystarczająco czysta lub jest zbyt głęboka, by to dostrzec, warto spojrzeć na powierzchnię wody. Nurty znaczą swój ślad warkoczykami na powierzchni lub wyraźniejszymi, im nurt jest szybszy, a głębokość mniejsza. W ten sposób zobaczycie, gdzie nurt przestaje kręcić, a zaczyna płynąć bardziej wyrównaną strugą. Bąbelki powietrza na powierzchni pomogą Wam namierzyć rynnę na głębokiej wodzie, a układ korta podpowie Wam, jaki nurt może odbijać się od burt. Dołki i rynny często ujawnią się w postaci ciemniejszego niż w okolicy koloru wody. Przeszkoda na dnie powoduje powstanie wybrzuszenia i zawirowań wody na powierzchni poniżej miejsca, w którym się znajduje. Mokry ślad na burcie nad powierzchnią wody powie Wam o tym, że niedawno ona opadła, a zawieszone na gałęziach nad powierzchnią wody trawy, a czasem śmieci pokażą, jak wysoko woda potrafi wzbierać. Wydeptana ścieżka na brzegu mówi nam o presji na odcinku oraz tym, jak ustawiają się wędkarze do obławiania miejscówek. Świeże ślady na błocie, śniegu lub zgnieciona trawa ze ściągniętą rosą o świcie może Wam powiedzieć, że ktoś szedł przed Wami i może warto zmienić odcinek. Jeśli łowicie na danym odcinku często, warto znaleźć sobie charakterystyczny punkt, na przykład wystający kamień, żeby mieć odniesienie do poziomu wody, gdy odwiedzicie rzekę. Kolejnym razem, jeśli jeszcze możecie powiązać ten obraz z pomiarem wodowskazu, to jadąc kolejny raz wiecie już mniej więcej, czego się spodziewać. To, jak rzeka szybko wzbiera, mętnieje i jak szybko się czyści, będziecie musieli sprawdzić empirycznie. Taka wiedza pozwala Wam niejako podążać za optymalną wodą i pozwala świadomie wybierać odcinki do łowienia w danych warunkach lub daje informację, że w danym okresie możemy sobie po prostu wodę odpuścić. Teraz na to wszystko musimy nałożyć, jakie miejsca pstrąg lubi wybierać na dom, żerowisko czy miejsce odpoczynkowe. Ale to, jak w zależności od warunków takich jak pora roku, dostępność pokarmu, czy ktoś szedł przed nami lub ogólnego charakteru rzeki, te miejsca po prostu mogą się zmieniać. Wiele elementów, o których tutaj mówiliśmy, pokażę Wam dokładniej już na konkretnych przykładach miejscówek, ale to w nowym sezonie. Natomiast już za tydzień zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem Wam o tym, jakie miejsca lubi pstrąg, w jaki sposób mogą żerować pstrągi, a także omówię punkt podania, tor przynęty, ustawienie na brzegu i wybór przynęty do miejsca.
Dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam Was.